Więc jeżeli komuś się podoba, to super, bardzo dziękuję. Jeżeli komuś się nie podoba i chciałby zostawić jakiś negatywny komentarz, to polecam razem z negatywnym komentarzem dać link do swojego zdjęcia, żebyśmy też mogły na Was popatrzeć. Cześć kochani i kochane, witam Was serdecznie i zapraszam do bardzo krótkiego filmiku. Znamy się już trochę i ja Was dosyć dobrze też znam, wbrew pozorom, oprócz tego, że znacie dosyć dobrze mnie. I w każdym razie wiem, że kiedy tylko następuje najsubtelniejszy, delikatniejszy, najbardziej taki zniuansowana właściwie zmiana koloru moich włosów albo moich włosów fryzury, to od razu pierwszym pytaniem, które pada w ilości 3000 jest pytanie: co za włosy, co za kolor włosów, czy obcięłaś, czy zmieniłaś, bla bla. Więc uprzedzając Wasze pytania, nagram po prostu od razu filmik z tym, co zrobiłam właśnie teraz z włosami. Wczoraj było małe odświeżenie. Historia jest taka, że od 3 miesięcy mniej więcej chodzi za mną wizja obcięcia włosów na krótko. Tak całkiem na krótko, no tak całkiem na chłopięco. Tak mniej więcej jak Mia Farrow w dziecku Rosemary. Strasznie mi się podobają takie włosy. Zresztą kiedyś miałam taką fryzurę. Odpycham od siebie tę myśl, gdyż wiem, że to nie jest jakby najbardziej korzystna fryzura też dla mnie, chociaż nie wyglądałam tak źle. Ale no nieważne, przeglądałam właśnie wczoraj też Vogue'a nowego i tam był właśnie jakiś artykuł o tym, że krótkie włosy są modne i po prostu totalna incepcja. I ja tak mam, że jak coś mi się po prostu bzdura w głowie, to muszę to zrobić natychmiast. Także poszły moje włosy trochę po nożyczki, trochę je pofarbowałam. Wciąż odsuwam myśl obcięcia ich na krótko, ale bardzo mnie to kusi, kto wie, może przed wakacjami. W każdym razie, no, powiem Wam od razu, co i jak się stało z moimi włosami, bo na pewno będą pytania, co i jak. Jeżeli chodzi o cięcie, to wciąż, trochę kijowo widać, wciąż jest to samo cięcie, które cały czas robię, czyli moje na gumeczki, czyli pierwsza gumeczka tu, druga trochę dalej. Jak są tak krótkie włosy, to muszę mieć pomoc Tomka, także Tomek mi je trochę pomógł obciąć po prostu z tyłu. One są wczorajsze, bo wczoraj je pokręciłam, dzisiaj nawet nie czesałam, więc nie wiem, jak wyglądają z tyłu, ale Wam pokażę. Tak to mniej więcej wygląda, to jest taka długość. One są tak po prostu jak litera A. One są tak po prostu trochę ścięte jak litera A, także tak to wygląda. I Tomek mi się też trochę pocieniował je z tyłu, żeby było takie bardziej... więcej życia, żeby było. Nie wiem, czemu on umie cieniować włosy, ale potrafi cieniować włosy. W każdym razie to jest tak, jak wyjmę zza uszu, to długość jest taka. I wczoraj oczywiście, tak jak wcześniej Wam mówiłam chyba na snapie, tę moją spodnią warstwę wyprostowałam sobie, bo tak lubię, a górną sobie całkiem pokręciłam i w tym momencie już po spaniu ta dolna warstwa też się tam tyle pokręciła, że jest taka struktura, jaka jest. I mam pałagan na głowie, który bardzo mi się podoba. I obcięłam też trochę grzywkę. I to na pewno nie jest profesjonalne i nie polecam robić tego w domu, bo grzywka to jest taki ryzykowny ten. Ten sposób, który zawsze miałam, jest super. Ten, który Wam pokazywałam z tym ścięciem tutaj, wychodzi taka fajna, dłuższa, półkrąga grzywka. Ja chciałam grzywkę trochę krótszą tym razem, no bo trzeba zmiany natychmiast. Także chciałam grzywkę trochę krótszą tym razem, ale taką bardziej postrzępioną. I tak sobie sama kombinowałam i bardzo mi się podoba to, jak mi wyszło. Także tyle. Tak wygląda ta grzywka. Ona jest u dołu, jest jakby spodnia warstwa jest krótsza całkiem, natomiast górna jest taka trochę dłuższa i taka pocieniowana i mogę ją jakoś tak fajnie układać i strasznie mi się podoba, jak wygląda tak zawadiacko. Śmieję się, że to jest mój look a la Denis Zawadiaka. Także tak wygląda układanie u mnie i oprócz tego jeszcze użyłam dzisiaj tej rzeczy, to jest Glamtex Backcomb Effect Spray. To jest spray, który dostałam od tej firmy. Tam Wam powiem o tym w holu zresztą. No w każdym razie spray, który po prostu daje w takiej mega objętość. I właśnie mi spadł na ziemię. Także jego użyłam po prostu tutaj tylko z tyłu, żeby zrobić jakby więcej bałaganu na głowie. Jeżeli chodzi o sam stricte kolor, to użyłam dwóch farb Color Touch Vella, czyli te farby, które zawsze używam, które zawsze sama kupuję. To nie jest filmik sponsorowany, jakby ktoś głupio pytał. Jeżeli chodzi o odrost. Odrost jest ciemniejszy. Jest znowu zrobione takie jakby, wiecie, sombre, powiedzmy. I to jest 9,73, to są jeszcze stare opakowania i woda 1,4, także to jest tym sposobem, który pokazywałam osobno, ostatnio, poniżej podlinkuję. A jeżeli chodzi o długość włosów, to na całość dałam ten kolor 7,73. Też te same serii, czyli najpierw dałam na długość całą ten kolor jaśniejszy, potem zmyłam, podsuszyłam i zrobiłam sobie sombre takie przy skórze głowy, to ciemniejsze. No i potem było oczywiście cięcie i podcinanie i potem jeszcze dałam sobie maskę na włosy, tym razem dałam Joico K-Pack Color Therapy, nowa maska, którą testuję.
którą też dostałam od firmy Joico. Użyłam jej dopiero dwa razy i tak użyłam jej też tym razem, bo ona ma właśnie przedłużać trwałość koloru. Aha, i miałam oczywiście włosy bardzo, bardzo jasne, bardzo, bardzo białe. Jak wiadomo, z włosami bardzo jasnymi jest problem, jak się odrobinę przyciemnia. Więc pod tym 773 na dłuższego goście kolor wyszedł mi bardzo taki fioletowy. Użyłam po farbowaniu jeszcze tego specyfiku. To jest firma Bleach London Washed Out Orange i to jest taki niepermanentna rzecz kolorująca do włosów. On ma taki pomarańczowy kolor i normalnie wyszedł mi na włosach taki kolor, ale wyszedł całkiem kolor inny właśnie przez to, że miałam dużo fioletu w moich jakby pigmencie moich włosów, więc zostawiłam to po prostu na głowie na 15 minut i to mi tak bardzo fajnie ociepliło ten kolor. No i kolor jest taki jak chciałam, czyli jest taki pieskowy, dosyć naturalny, z takim fajnym tonalnym przejściem, jakbym długo się szpędzała po pustyni. Także no tak to wygląda. No i właściwie tyle, tylko to chciałam właśnie powiedzieć, czyli 9,73 u góry, 7,73 na końcówkach, ale najpierw zrobiłam całość, a potem te. Efekt jest wielowymiarowy, bo też ostatnio robiłam sobie wcześniej te pasemka i w ogóle o pasemkach chyba jeszcze nie wróciłam w filmiku, ale będzie w przyszłym tygodniu. Albo dzisiaj? Będzie dzisiaj? Był dzisiaj filmik o pasemkach, sorry, był filmik o pasemkach trochę wcześniej, czyli dzisiaj dużo włosów ogólnie, także możecie zobaczyć jak pasemka i jak to sombre i jak to wszystko. I na razie myślę, że jestem ukontentowana moimi zmianami, bo po prostu trzeba mi było kopniaka w postaci zmiany. Aha, i to nie jest filmik, w którym pytam o Waszą opinię na temat mojego wyglądu, więc jeżeli komuś się podoba, to super, bardzo dziękuję. Jeżeli komuś się nie podoba i chciałby zostawić jakiś negatywny komentarz, to polecam razem z negatywnym komentarzem dać link do swojego zdjęcia, żebyśmy też mogły na Was popatrzeć i też sobie tam skomentować, chociażby w myślach, jak wyglądacie, no. Oczywiście to tak głupim żartem było, pół żartem, pół serio, ale wiecie, naprawdę nie interesuje mnie opinia. Jeżeli komuś się nie podoba, to trudno, jeżeli komuś się podoba, to fajnie. Ja jestem szczęśliwa, zadowolona, mojemu Tomkowi również się podoba. Chociaż to jest kwestia drugorzędna. W długości tej grzywki bardzo mi się podoba, że w końcu mi widać moje brwi. Bo ja lubię moje brwi. I jak też ta grzywka była trochę dłuższa, to oczywiście to wszystko wyglądało tak bardziej kobieco i tajemniczo. No ale nie miałam mojej brwi. Teraz trochę lepiej widać brwi, trochę bardziej są oczy odsłonięte. Aha, i też proszę mi nie dawać komentarzy typu, że wyglądałam tak ładnie kobieco, albo żebym nie obcinała włosów, bo wyglądałam tak ładnie i tak kobieco. Bo jak ktoś mi mówi, że wyglądam ładnie i że bardzo kobieco, to w ogóle dla mnie nie są żadne argumenty, a wręcz kontrargumenty tak naprawdę, bo moim celem życiowym nie jest wyglądać ładnie, jeżeli ktoś by nie zauważył i mega kobieco, bo gdyby to było moim celem, to bym miała długie blond włosy do pasa i nosiłabym niebieskie soczewki, zawsze byłabym taka perfekcyjna i po prostu zrobiona i bym siedziała taka słodziutka, ale to nie jest moim celem. Moim celem w życiu jest bycie szczęśliwą, wyglądanie tak, jak sobie się podobam. Moim celem jest to, żebym czuła się sobą, o, jeżeli chodzi o wygląd. Lubię inność, lubię wyrazistość, lubię się zmieniać i po prostu jestem szczęśliwa z moim wyglądem i nie muszę wyglądać mega kobieco, nie muszę mieć długich włosów. Jeżeli ktoś lubi, to oczywiście to jest Wasza decyzja, ale to nie jest moim priorytetem w życiu. O, i nie powinno być niczyim, żeby wyglądać ładnie, żeby się komukolwiek podobać. Oczywiście dorobiłam teraz mega filozofię do filmu o tym, jak zafarbowałam sobie włosy, ale wiecie, o co chodzi. Okej, to dzisiaj na tyle. Już mam nadzieję, ostatni filmik. Do zobaczenia jutro w piątce tygodnia, bo wraca. No, dzięki, pa, pa. Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa, pa.